Ty właśnie mówisz, patrz, że zakładałeś kanał z myślą o zarobkach, nie? No. O, zgasz ci znowu. Aha. A ja ci powiem, nawet przez myśl mi nie przychodziło o zarobkach, wiesz? A ile ty masz na przykład pod jednym filmem wyświetleń, tak średnio? Średnio to było 3-4. 4000, no to nie wiem, miałbyś z tego. To znaczy, teraz mi ten jeden tam zawyżył, nie? Bo ten atak na mój zestaw, no to przez ostatnie dwa, trzy dni, z ostatnie 3 dni obejrzało 30 tysięcy, nie? Było 30 tysięcy wyświetleń. To widzisz, za taki filmik, co ma 30 tysięcy odsłon, dostałbyś jakieś 11-12 dolców. Tylko musisz mieć partnera, nie? Po tym odcinku mogę ci potłumaczyć, jak to działa trochę. Przyjacielu, ja jestem w YouTube TV Move, także spokojnie. Jesteś już? Tak. Jak kiedyś oglądałem, to cię nie było jeszcze w TV Move. Jestem, ja jestem. Od czerwca. O, szalony. Ty akurat trafiłeś z tym materiałem na TV Move. Można tak powiedzieć. Znaczy, wiesz, ja mówię. Polski YouTube nie generuje i tak dużych przychodów. No właśnie, to jest druga sprawa. Ale ogólnie ja ci powiem, ja prowadzę ile czasu ten kanał w sumie? No kanał mam już długo, tak? Bo no rzecz jasna, kiedyś sobie założyłem i tak miałem, tak? No bo oglądałeś głównie pewnie. Dokładnie tak. Chciał się komentarz napisać i tak dalej. No a ogólnie przecież od praktycznie od maja dodaję tak materiały, nie? No, dodałem pierwsze te trzy nieme takie filmy, później właśnie były sygnały, żebym coś tam dopowiedział do tego, no i tak się zaczęło, nie? Ty nagrywasz telefonem, czy masz jakiś sprzęt? Nie. Telefonem cały czas. A jaki masz telefonik? Nokia Lumia. Jakoś z tego? Nokia Lumia. Której cyferki? 910 bodajże. To w miarę dobry. Jakbyś nagrywał Androidem, byś nie osiągnął czegoś takiego. Musiałbyś mieć minimum S5, żeby taką dobrą jakość otrzymać. Nie, no jakoś naprawdę, i to dużo osób właśnie mi mówi, a głównie pisze na fanpage'u, nie, że się pytałem, jaką ja kamerę mam, tak? Że ja po prostu, no taka ładna rozdzielczość i w ogóle, nie? Mówię, no że telefonem, to mi nie wierzą. Znaczy ja ci uwierzyłem, bo zobaczyłem statyw na telefon na szybie. No. Zresztą widać i tam w lustrach niekiedy odbicie. Przez wakacje też miałeś przygody z lustrami dwa razy. No, dokładnie. Raz ci skasował naczepą bodajże jakiś tak, Polak, tak. A potem ci skasował w Anglii. Pięci. A później tak. Dokładnie. Intryguje, jak ten jeden przeszedł przez granicę. Nie, ja ci powiem, on musiał mi na promie przejść, wiesz. No gdzieś musiał. Nie, no na promie po prostu z innego samochodu się do mnie wpakował, rozumiesz? Rozumiem. Bo na prom on ze mną na pewno nie wjechał, bo to jest niemożliwe, bo ja miałem dwie kontrole. Ogólnie pierwsza to była, że wypakowali, otworzyli mi przecież cały bok. Wszystko było sprawdzone, tak? Weszli tam do góry, wszystkie zakamarki sprawdzali, no to niemożliwe, żeby on tam siedział, tak? Druga kontrola była jeszcze z psami w rajkach, także... Mówię, to jest na bank, jestem pewien, że on po prostu mi przelazł już na promie do samochodu. No gdzieś musiał, no a tylko tam mógł. Bo jak jedziesz, płyniesz promem, to... I mi się pofarciło, bo widzisz, wtedy w Anglii jakby mnie wzięli, Bogu dzięki, nie, powiem ci tak. Jechałem w kolejce, tak, wyjeżdżałem z promu. Jedziemy? No. Wyjechałem z promu i tak, przede mną jechał, oczywiście przede mną jechały zestawy, za mną jechały i tak. Przede mną ściągnęli na kontrolę. Ja przejechałem i od razu za mną, następnego. Co drugiego brali. Tak. Także mogę powiedzieć o dużym farcie, nie? No bo już bym miał 600 funtów do płacenia. Dlaczego ty? No dlaczego ja? A dlaczego ja? A dlaczego oni nic nie wykryli na poprzedniej kontroli, co? To jest paradoks jakiś głupi. No ale przecież ci mówię. Przed promem sprawdzali mnie raz i drugi raz przed promem z psami. Na prom wjechałem i na promie musiał mi wleźć, rozumiesz? Z innego samochodu przeszedł. Także no nie mieli mnie gdzie sprawdzać. Ale ciekawe, tam wszedł na ten prom. Aha, no to widocznie jakiś wjechał bez kontroli, rozumiesz? Bo też myślał, że jedzie na czysto, a gdzieś musiał mu się jakimś cudem wgramolić i tak by się pofarciło. Ciekawe, czego oni tam szukają w ogóle. W tej Anglii. I ich tam wie.
Kurde, nie tu pojechałem, cholera. No trochę naokoło pojechałeś i pod koniec. Podobają mi się ten żeby tego Norfuda. No mi się też. Znaczy mi fajne się są. podoba. Tam się fajnie parkuje, ogromnie fajnie, tak uwielbiam tę tęsknotę. Ogólnie w miniony weekend byłem na zlocie też. Między innymi to był. I podczas tego zlotu odbył się piąty Puchar Śląska w jeździe samochodem z przyczepą. Aha. Co prawda nie zająłem tam jakiegoś wysokiego miejsca, ale 60 parę procent w ogóle nie dojechało w określonym czasie do mety, a mi się to akurat udało. I tym samym udowodniłem tacie, że jestem lepszy od niego. W jeździe z przyczepą. I teraz za karę wczoraj wywoziliśmy, bo przycinaliśmy drzewa, bo już trochę za wysokie były. Aha. Przycinaliśmy drzewa i ja musiałem z przyczepą jeździć z drzewem. No widzisz. A, to by się udało wyjechać, a mnie tutaj tak przyblokowali, że się nie da. O. Nie, widzisz, miałeś mnie naśladować. No, ale jak ty wyjeżdżałeś, to jeszcze tego ciężaru nie było. Aha. Bo zaraz tutaj za wyjazdem jest, że to jest bezkolizyjne i strefy i to jest masakra. Kurde, mam te kupione, cholera, słuchawki. Tak coś drażnią HPK. Za bardzo mi uciskają, wiesz? Za duży łeb mam. Spuchnął ci od Berlina, czy co? Nie. Cały czas mam. Przecież ty tam miałeś tylko szereg. A mi się wydawało w ogóle, jak wrzuciłeś to zdjęcie na fanpage'a, to myślałem, że masz rękę też pocięta albo coś. Nie, to tak mi leciała krew wszędzie. A ty tamowałeś. W ogóle to jest głupie, bo nie masz jak odciąć źródła krwi w takim przypadku. Zgadza się. To się nieźle załatwiło. No, jedynie mogłem sobie pędle zawiązać wokół szyi. No, głupie by to było co najmniej. Zatamowałoby? No, tego nie wiesz. Zależy, czy masz, gdzie masz żyłę ułożoną. No, dokładnie. Kurde, jaki tu ruch. No, wjechaliśmy już na teren prawie Europy. To jest ogólnodostępne dla każdego, bo to nawet nie ma Skandynawii. No właśnie, bo tak, niektórzy nie mają Skandynawii. A ja mam praktycznie wszystkie dodatki z takich rozszerzeń do ciężarówek i tylko niektórych malowań nie mam, bo to jest dla mnie strata pieniędzy. Po jednym jest każdy. A ty masz Gryfina, czy nie masz? Co mam? Gryfina do skani dodatek. Nie. Nie, ci powiem, ja i tak gram bardzo sporadycznie w tego ETS-a, bo ja nie mam czasu po prostu, nie? Jesteś na walizkach tak jakby cały czas. Dokładnie. Sobie stanę na pauzę, otworzę, wiesz, browarka, włączę film i... Chwila mija. A różne, wiesz, różne powiem ci... O, ostatnio, wiesz, co oglądałem? O, i mogę polecić, jak nas widzowie oglądają, nie wiem czy... Ja ogólnie powiem ci tak. Nie cierpię filmów science fiction, tak? No nie znoszę tych tam jakichś tam zombie, nie znoszę Gwiezdnych Wojen. To jest nierealne. Dokładnie, nie cierpię czegoś takiego, ale naprawdę przypadkiem zacząłem oglądać, bo zazwyczaj kasuję od razu. Jak widzę jakieś smoki, jakieś czarownice, czy jakieś latające ludki i tak dalej, w ogóle po paru minutach wyłączam taki materiał, taki film i nie oglądam, tak? Ale włączył mi się, robiłem sobie obiad, tak? No i miałem myszkę odłożoną i tak dalej. I leciał ten film, Marsjanin. Kojarzę, ale sam też nie przypadam za takimi klimatami filmów i nie oglądam. Ale powiem ci, jak ja się wkręciłem w ten film, to normalnie gębę rozdziawiłem i tak mi się spodobał, że... No sam sobie się nie mogłem nadziwić, że wiesz, science fiction, a jednak, ale ja ogólnie uwielbiam klimaty właśnie kosmosu i tak dalej i to jest takie bardziej, że tak powiem, dostępne w przyszłości, o, w ten sposób, tak? Że jednak chciał, nie chciał i tak niedługo na Marsa będą lecieć, najpóźniej w 2030. Niby tam jakaś prywatna firma już zagroziła na się, że oni prędzej zdobędą Marsa, a mianowicie w 2026 oni chcą wlecieć, czyli 4 lata prędzej.
Nie wiadomo, co tam Rosja jeszcze kombinuje. Ale wszystko ja się... Zbytnio nie interesuje Rosja, nie lubię tego kraju. Powiem ci... ludzie by byli w porządku i nigdy by nie ta władza, wiesz? Ten rodzaj ustroju, który u nich panuje. Tak, 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 tak. Aż się rozpędziłem. Demokratyczny, ja się też rozpędziłem, jadę za to, jak głupi. Gdyby nie ten ustrój, który oni tam mają, to ludzie by byli zupełnie inni, żyliby w trochę innych warunkach niż żyją. Dokładnie. Bo zaczęliby się zastanawiać, co robić, żeby mieć tych pieniędzy więcej i więcej. To jest najgłupsze w tym całym kraju. Osobiście zasubskrybowałem kanał Car Crashes Time. Tam co tydzień gościu jest w stanie zmontować 12-14 różnie, czasami 10-minutowy filmik z wypadków z jednego tygodnia. Czaisz to? Mm. Tam się tyle wypadków dzieje, to jest tak ogromny kraj, tam ludzie, każdy nawet Łado jedzie z kamerką. On nie kupi lepszego samochodu, bo on sobie kupi dobrą kamerkę, dokładnie, tam jakoś wypadków. Tak, tak, tak. No tam co kawałek coś się dzieje. Ale czasami też to plącze, że... Znaczy głównie dominuje tam Rosja, ale czasami też się z Ameryki pojawia jakiś film. Tak, tak. Blondynka wsiądzie do auta i pomyli gaz z hamulcem. O, 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 o. I petarda, albo czasami na wstecznym. A nie wiem, czy słyszałeś o tym, nawet o tym w radiu mówili i to na fakcie jest. Jednej kobiecie nie chciał odpalić samochód, nie? No i zadzwoniła do koleżanki, żeby przeholować ten samochód na warsztat, nie? No i to tam na osiedlu, wiesz, samochód stał. No i koleżanka przyjechała, podczepiły linkę holowniczą, nie? I co? Auto nie odpaliło, albo zderzyły się. Nie. W życiu byś nie zgadł, podejrzewam. Chociaż może byś zgadł. Czekaj, co się mogło stać? No co się mogło stać? Nie wiem, co jeszcze mogło. Auto odpaliło i pojechało do tyłu. Nie wiem. A mianowicie obie wsiadły do samochodu holującego. O Boże. A to było, wiem, było coś takiego. No. Przypominam się. Porozpieprzały trzy samochody na parkingu tam na tym osiedlu i się zastanawiały, czemu ten samochód za nimi nie skręcał. No, follow me. No. O Boże. Ja to po prostu, powiem ci szczerze, jak ja to usłyszałem i później w internecie przeczytałem, że to naprawdę, bo były zdjęcia, że to miało miejsce, to ja myślałem, że się ze śmiechu uduszę. Autentycznie, nie? Albo jak na YouTubie też jest właśnie filmik, co blondynka podjeżdża pod karczera, nie? Na myjkę. Otworzyła sobie drzwi, bagażnik. Szyby poopuszczała. Tak. Się auto wietrzyło, to było. Tak, tak. Ale otworzyła ten, sobie, wiesz, drzwi od wewnątrz myła tym karczerem, nie? Bagażnik w środku. No. Super. To jest taka głupota ludzi, bo nie napisali w instrukcji obsługi karczera. Wiesz co, mi się też później wydaje, czy to nie było robione właśnie pod publikę, wiesz? Mało prawdopodobne. Ja raz widziałem filmik w necie, gdzie blondynka na szpilach, pokazała się jej kontrolka oleju. Nie zawsze to oznacza, że masz niski poziom oleju, po prostu się mogło coś przypchać. Tak. No zależy jaka, czerwona czy zielona, nie? Znaczy, no ja nie wiem, jaka się jej kontrolka, ale to było też na fakcie. Ona wzięła, otwarła maskę, poszła na stację benzynową, kupiła pierwszy, lepszy, najdroższy olej, jaki był silnikowy, z półki wzięła. Co tam, że nie wie, co ma pod maską? Do spryskiwaczy? Nie, normalny olej samochodowy kupiła. No tak. Silnika. No i wiesz, co zrobiła? Nie nalała do spryskiwaczy. Strzelasz, czy mam mówić? Polała silnik. No, tak wzięła, po prostu otwarła maskę i zaczęła lać z góry na niego. A, no. Przekomicznie to też wyglądało. No, tak, przyjeżdża taką betą ładną, w miarę nową, to była chyba z 2013 roku. Otwiera maskę i leje po silniku tak o sobie. Gitara. No to dała, silnik miała. Potrzebuje olej, no to co? No to mu dała, nie? A potem jak ten obsługa ze stacji wyleciała na nią, co ona za kałużę robi nam tutaj, to... Bo ona tak patrzy na ten samochód, a tak nagle spod auta zaczyna się taka plama robić. I ona się pyta, ale o co chodzi? Nieźle. No to teraz wiadomo, czemu na egzaminie na prawo jazdy. A tego to ja nie wiem, czy ona miała prawo jazdy. Nie, no właśnie. Ale mówię, teraz wiadomo, czemu na egzaminie na prawo jazdy uczą, gdzie jest wlew oleju, gdzie jest wlew do wspomagania, spryskiwaczy i tak dalej.
No uczą tego, uczą. Mnie to też było, ale to wiesz, to dla mnie to było takie, powiedziałem, powiedz mi co wiesz, na moja instruktorka mi powiedziała. No ja jej pokazałem praktycznie wszystko, tylko nie to powiedziałem odnośnie oleju, że mamy wlać ten co jest lub wymienić i dolać i wlać na nowo całość. No tego jej nie powiedziałem, no ale to jest chyba oczywiste, no wiesz. Dla mnie to było głupie, ale na egzaminie pech chciał, że akurat trafiłem na wskazanie stanu poziomu oleju w silniku. I kierunkowskazy. Aha. A jeszcze jest taka głupota mała moja, bo na kursie cały czas mnie uczyła, że jak przyjdziesz do egzaminu, pamiętaj, że na egzaminie nie ma świateł dziennych. Tak. A ja się zapomniałem. Mijania. Tak, no. A ja się zapomniałem włączyć te światła mijania, no i... O, widzisz. Musiałem robić pierwsze czynności od nowa, bo tam jest... Bo ja tylko o tym praktycznie zapomniałem i musiałem od nowa, ale wypadek fajny. No, za moich czasów akurat tak zdawałem prawo jazdy, to nie było tych wymyślunków tam całych. Jedyny wymyślunek jaki był, to było wzniesienie na placu i to wszystko. No ale to ma akurat zastosowanie w życiu codziennym, no nie da się gdziekolwiek pojechać, nie ruszać pod górkę. No wiesz, No nie, no to dobrze, bo to się przydaje, tak. Ta wymiana oleju i te... Znaczy, no te światła to jest też taka trochę głupota, no bo... Znaczy, no jednak trzeba mieć to oświetlenie, no nie oszukujmy się, bo do licznych kolizji... No ale... Życie jest okrutne. I różne rzeczy się dzieją. Dokładnie. Kurde, no. Dzisiaj cholera też posłałem sobie 2 czy 3 godziny. Tak mnie gardło waliło, że myślałem, że zwariuję. Dzisiaj cię boli, jutro nie będzie. Pojedziesz na wyjazd, to... Muszę sobie zrobić syrop z cebuli. Jak skończymy nagrywać, to właśnie sobie zaraz pociacham cebulę i... babcinym sposobem. O. Też kiedyś to pijałem. To jest najlepsze. Weźmiesz to na wycieczkę? Nie, tutaj w domu już to opracuję. Ale że weźmiesz, jakby cię bolało. Aha. To będziesz brał. To już raczej nie będzie. Pożyjemy, zobaczymy. Autostradą jedynką. Słucham? I tą autostradą numer 1 trochę się jeździło. Ale to było już przy końcu, bo od Polski przez... Nie Zgorzelec, tylko przez... Świecko? No... Nie wiem. Gubinek? Nie mów mi, bo to ci nie powiem, ale A4 i potem na 12, tak jak mówisz, dookoła Berlina, że tam nie wyprzedzać ciężarówkami jak się jedzie. I potem się 2 leciało za Dortmund. Aha. I potem 1, potem szybko 3 i byłem u babci. Tak pamiętam. Widzę, się rozpędziłeś znowu. 9.5, kurde, patrz, jadę. Na 9.0 ustawię. Jeszcze 280 km szybko to nawet leci. No, momentalnie. Wiesz, w grze też powiem ci tak jak w realu, wiesz, jak się jedzie z kimś, z jakimś kolegą, czy niekoniecznie, że w jednej kabinie, no jak się w kabinie razem siedzi, to już zupełnie szybko czas leci, ale nawet wiesz, jak się jedzie jeden za drugim, się na CB rozmawia, to też droga moment ucieka. I w grze jest to samo, nie? Jak się rozmawia, wiesz, na jakiś temat sensownie i tak dalej, no to też czas ucieka. Ostatnio rzuciłeś chyba taki szybki shortcik ze świnką jakąś na dokładnie. I to co mówię, jeden cię zwyzywa, ty debilu, tak. A drugi się pośmieje i pojedzie do... No. I to jest naprawdę, kurczę, ja ci powiem, aż się zdziwiłem, wiesz, bo naprawdę aż... Fajny, sympatyczny jakiś kierowca musiał być, naprawdę, wiesz. A nie zawsze takiego trafisz. Powiesz mu, że świnia mu z nasze pys leci, a on, że na pusto jedzie, nie? On ci powie. Czyli normalnie odpowie, tak? Mówi, nie, kolego, bo ja na pusto jadę. Nie, wtedy ja się powiedziałem, że ja się śmieję, że ta naklejka, no. Jeszcze podziękował, tak? No jeszcze podziękował, tak. Bo mówił, że był na myjce i widocznie tam mu musieli to naczarpnąć. Jak jeżdżę długo, to tylko
jak raz do Niemiec jechałem, to się zdarzyło, że... Bo camper to jest ogólnie taka mega krucha konstrukcja, jak przypierdzielisz w coś, to już możesz zapomnieć o odzysku. No to jest plastik głównie. W większości plastik, tylko na rogach, tak jakby na czepę wstawić cztery pionowe te ścianki, które trzymają plandekę. Mhm. To jest chyba tyle, a reszta się ukrywa plastikiem, oknami, szybami, żeby to było jak najlżejsze. Tak. I jak to w to coś uderzysz, albo jednego koziołka machniesz, to to już jest splaszczone do ramy. A widzisz. To już możesz zapomnieć o czymkolwiek, że odzyskasz. I takie na przykład 90 tysięcy złotych nowa przyczepa, taka średnia mówię, to możesz w momencie ją stracić. Raz do Niemiec jechaliśmy, to widzieliśmy, tak, nie wiem, czy przy większej prędkości dostał podmuch wiatru, czy coś. Aha. To wywaliło, znaczy nie widziałem na realu, jak się dział ten wypadek, tylko było widać ślady opon na drodze, co się działo. Gościa tak poszarpało z przyczepą, że to była, w głowie się to nie mieściło, co tam się zadziało na tej drodze. A nie wiem, czy widziałeś ten materiał taki na YouTubie, co podczepili wielki kemping, czterokołowy, ten dwuosiowy, do takiej małej renóweczki i pod góry wjeżdżali. Nie widziałem. I akurat kolarze wymieniali oponę przy rowerze, bo tam jeden baniaka złapał i nagrywali, wiesz, jak wymieniali oponę. Mhm. I słyszą od razu jakiś wielki hałas, a wiesz, ta renówka, obroty, rura i walczy. Idzie pod tą górę, nie? No i w końcu przyczepa wygrała, bo zaczęła ściągać renówkę na dół, nie? Na pewno. I tylko tak po rozpędzie, jak to poleciało normalnie, wiesz co, z jednej strony to komicznie wyglądało, ale z drugiej ja współczuję tym ludziom, co tam siedzieli w tym samochodzie. Tyle, że też współczuć trzeba braku mózgu. No gdzie taki wielki kemping, kuźwa, do tej małej renóweczki, kuźwa, do tej starej jeszcze, wiesz, tej co zloty są tych renówek. No daj spokój. Nie pamiętam, wiesz, dokładnie. Ale no masakra, nie? Wiem coś o tym, mam z tym doświadczenia na co dzień, bo na przykład jak nie chcesz przekroczyć wiatola, żeby nie płacić go, to zawsze myślisz o tym, żeby do 3,5 tony się zestawem zmieścić, czyli auto waży, nie wiem, 2100, nie, czekaj, przesadziłem, 1700 tak musi ważyć, 1650 jakoś tak, żeby tego 3,5 nie przekroczyć, to znajomy musiał dzwonić, bo w Polsce można zmienić DMC, ale masy własnej nie można, w Niemczech jest na odwrót. Tam możesz masę własną zmienić, ale DMC już nie zmienisz, no i to jest takie głupawe trochę, bo nie wiem, czy, bo na C nie mam pojęcia jak to jest, ale na B do E możesz tam te 7 ciągnąć, czyli 3,5 tony auto, 3,5 tony przyczepa. Aha. I masa własna przyczepy nie może przekroczyć masy własnej samochodu. O. No i DMC musisz tylko myśleć o tym, żeby nie przekroczyć 3,5, jakby chcesz płacić. Mhm. No, jak płacisz, masz wyrąbane, no to... No. Ale słuchaj, za granicą wtedy jak jesteś, to jak to wygląda? Też musisz to kolekta wykupić, jakbyś przekraczał, czy jak tak. to? Aha. Tak, wtedy jesteś jak ciężarówka normalnie. Aha. Znaczy to tam ogólnie jest różnie, bo to zależy od kraju, jak się ceni na autostradach, czy musisz płacić za przyczepę samą, że ciągniesz, bo też są takie, że jedziesz trzema osiami, płacisz za trzy osie. Albo jak jedziesz motocyklem, to płacisz dwie osie jak za samochód. Aha. Praktycznie. To jest głupota już. No, dokładnie. No niestety. Bo ile waży na przykład taki twój Actros, którym jeździsz? 7 ton ciągnik i 7 ton naczepę. Czyli 1 do 1. Jest. Masz coś na mikrofon? Co tu się dzieje? I czekaj, jak mnie słyszysz, to muszę stanąć CB wyłączyć, wiesz, bo nie mam wyłączonego i co tu się dzieje, to masakra. Kurde, jak go wyłączyć teraz, bo pod tabem to kiedyś było. Aha, dobra, już mam. Ja to podczas jazdy wyłączam. Dobra, jedziemy. To ci jak zaczęli mordy żreć, o ja pierdziele. Słyszałem, przebiło ci aż przez mikrofon. Dobra. Ja się toczę 40 na godzinę. Spoko, śmigaj, teraz przodem. Okej, okay. Już zostało 119 km, to jest około 3 minuty jazdy. No mi 107. Już
kiedyś to przeliczaliśmy z kolegą, jak jechaliśmy na takiej trasie. Z 10 minut, nie? Stuwa. Nie no, nawet nie 5. 100 km to jest jakieś niecałe 5 minut. Hmm. A przy 140 to było w 1,5 minuty chyba. Wiesz, ogólnie lubię czasami pojeździć dla szaleństwa trochę, ale jak jest w miarę pusty serwer, żeby komuś szkody nie dać. Dokładnie. A te Skody to było chyba jedno z gorszych, co mogli wprowadzić do tej gry, bo ludzie takie dziwactwa tym odstawiali na początku. Dobrze, że później zaczęli banować za to. No widzę, ktoś wcisnął alt-taba i tak został. A jak to jest w przypadku ciężarówek? Też macie 24 punkty karne, czy w Polsce? Tak. To jest tak samo. Czyli nie ma różnicy? Nie. Ja do 3 lat będę miał 20 punktów tylko maksymalnie. To ciężarówki, osobówki idzie wszystko na jedno konto, wiesz? To nie ma, że z ciężarówki osobno nie, i... Nie, na prawo jazdy. Przypisane. Ja za niedługo będę musiał się wybrać do lekarza, zrobić badanie, potem po PKK pojechać. Potem na kurs B2S robić, bo to się przydaje w życiu. Że możesz pojechać czymś cięższym niż tylko. Tak. I przy okazji mogłem sobie zarobić, bo znajomy od taty ma komis własny, coś mi koło Katowic. I czasami potrzebuje ludzi, którzy mogą jeździć czymś cięższym. Lawetą z przyczepą z tyłu. O Boże, Skoda jedzie. Nie. Widzę. Jezus Maria. Czubek. Tak, z 200 leciał, nie no, przesadziłem, ale 150 miał. Ile masz ustawione? Co? Nie mam. Trzymam na 85 mam teraz, o i jadę. O, cię ścięło, o ja pierdzielę. Ogólnie ścięło tego przede mną, potem chwilę później mnie ścięło, czyli doczytywało graczy innych. Aha. Głupie przy nagrywaniu. Z czasem wydaje mi się, że wiesz, oni to wszystko dopracują, nie? Pożyjemy, zobaczymy. Nie? No. Chociaż to też, tak jak Bohun mówi, to w głównej mierze zależy od internetu. W tym wypadku, o tej ścince, co mówiłem przed chwilą, to jest akurat wina komputera, nie internetu. Zależy, jak to ma wydajny komputer. Jak szybko ci wczyta tego drugiego gracza. Tak. Bo w momencie synchronizacji z innym graczem, jak ci go doczytuje w sektorze, to musisz do momentu, aż nie pobierze jego danych, w którym on się znajduje i jak wygląda, to możesz zapomnieć o płynności gry. Spotkałeś kiedyś admina w tej grze? Nie. No ja też mam problem. Raz tylko widziałem Włodkę 3, czy jakoś tak się nazywa. I więcej już go nie widziałem. A po czym to widać? No musisz znać. Czerwona kropka, czy co? Nie, po prostu administracja jest wypisana na stronie. Aha. A teraz ilu to wyskoczyło, bo włączyłem taba, kurde, ile tu ludzi jest? No jest trochę, a najgorzej jest przy aeroporcie. Ja miałem tu zjechać już prędzej. Jechałem dopiero tutaj. To może ja mam gdzie indziej, ja mogę mieć do No, ty masz gdzie indziej pewnie. Kurde mać. Dobra, pojadę najpierw z tobą, później pojedziemy do mnie. Okej. I ogólnie po tym całym incydencie dzisiaj, co mi się to źle nagrało, to mam przyklejoną na monitorze kartkę, sprawdź, co nagrywasz. Ale daj spokój, kurde, dwa razy po 40 minut i poszło. Pojeździłbym sobie po torze samochodowym. Nie wiem, czemu tak mnie na to naszło. Wczoraj jak do ciebie napisałem i potem zakończyłem Project Cars wyścigu. Po torach, potem przyszedł do mnie kumpel, to żeśmy testowali różne wszystkie auta, od formuły po seryjne auta, czy na odwrót było od słabszych do coraz mocniejszych. Znaleźliśmy w pewnym momencie 1000 coś koni miało, taki, nie wiem co to było, ale było cholernie szybkie. Potem wzięliśmy bolida, to przez pierwsze 4 biegi nas odcinało, że zrywało ci przyczepność na tylnych kołach i ujechać nie szło. Ile ci kilometrów pokazuje? A, cię znowu ścięło. 2. No mi też 2. No widzisz, tam mieliśmy szybciej zjazdę, tu cię w koło pokierowało. Nie, mnie prosto prowadziło. Nie, ja też jadę, cały czas mam flagę przed sobą. I zaraz będę miał po lewej stronie flagę. A ja po prawej.
O, widzisz. Ja mam do Transinetu, czy jakoś tak się to nazywa. A ty do Carrefoura, nie? Chyba tak, nawet nie patrzyłem. O, ale gość po krawężniku poszedł. To co, jedziemy, jedziemy do ciebie? Ten czy? Jedziemy. Dobra. Ciebie, ja już jestem przy wielkie. Teraz zaraz ktoś mi pewnie pacnie na koniec i będzie taki z tego finisz. To ja, mi nie zależy. Nie, no nie, mi też nie, ale wiesz, jak już jadę, to już chcę, żeby było jak należy. Ja ci ludzie to uczyniają czasami. Ja czasami nie rozumiem, jak człowiek nie umie zaparkować z, nie wiem, 45 stopni do celu. Mm-hmm. To jest tak widoczne. Mi się już nie chce czekać, co oni tu tworzą. Ale sam się czasami wkurzam, że 15 ludzi wjeżdża do jednego miejsca na raz. No jasne, na przykład tak bokiem wjechałem, bo widziałem coś. A niektórzy nie potrafią i męczą się po 15 razy. Sam na początku nie byłem dobry w parkowaniu, ale potem jakoś się nauczyłem. Nawet nie wiem, ile mam godzin przegrane. To coś. Jedź. Lecimy? No, ja już zaparkowałem. Ja się nie partolę tutaj przy parkowaniu. Widzę, widzę. No, tylko się zastanawiam, co ten ziomuś robi. Cyrkuje. No bo wjeżdża się z prawej strony. Normalnie po prawostronnie, a nie z lewej. Są ludzie, szklanki i parapety, niestety. Ile czasu my nagrywamy? Bo chyba krótko, co? Moment poszło. Godzina 10. Co ty gadasz? No tak mam na kamerce napisane. O kurde. Moment poszło. Ale się tam podrzuciło coś na biurku? Mhm. Jak wjechałeś na to. Zawodowy kierowca parkuje, czy... Tak. Z tego co pamiętam, z Czech kilka razy woziłeś na pierdolę, to wiesz coś takiego, nie? Z Czech? No. Makulaturę. O właśnie, makulaturę. Psioczyłeś na tą firmę trochę. Na Mondiego. I co, jak parkuje kierowca, dobrze? No chyba tak. Ja nie widzę, gdzie masz te linie do rynku, ale chyba dobrze. Nie, no idealnie. Idealnie na wprost. No. Ty pierwszy poziom mi skoczył. Król Szos. Który? 41. Ja 44 mam. O, widzisz. No. Ja, czekaj, może się jakoś sensownie gdzieś na jakimś PKS-ie ustawimy. Gdzieś na PKS-ie? No ty się śmiejesz, ale to jest PKS. Gdzie tu jest PKS? Jedź za mną, to się dobrze. Dobra. Czekaj, tylko ja muszę się ogarnąć, czy coś tu nie ma w pobliżu. A ręcznie jest zaciągnięty. Ma pierwszeństwo, niestety. W ogóle ostatnio jechałem, to jest jedno takie chamskie skrzyżowanie u mnie, tutaj gdzie mieszkam. Aha. Że no jadę normalnie, się przymierzam do skręcania, a gość jest podporządkowany i mi się wpierdziela na środek skrzyżowania. O. Nie dość, że musiałem... To jest PKS. Aha. Znaczy my to tak nazywamy, ale to z tych rejsowych autobusów. Aha. A, to, no. A rzeczywiście, pan, zapomniałem o tym. I zawsze parkuję na tej kopercie. Bo... Twoja miejscówka. Znaczy no, akurat w każdym jest identyczny wygląd tego PKS.
O, nawet będzie fajna foto na wystówkę, jakbyś mógł zjechać jeszcze z krawężnika, nie? Spoko. Bo się tak akurat na krawężnik wjechałeś. Dobry pomysł, światełka włączyć. Aha. O. Czekaj, muszę włączyć światełka, bo inaczej nie zrobię zdjęcia ze światła. A to włączyć światła? No. Aha, okej. Okay. Czemu to mnie tak bije mocno? No bo masz długie, K wciśnij. Właśnie. Nie K, tylko na kierze mam ustawić. A. O. Bo ja klikałem, bo szukałem też świateł, a zapomniałem, że na wyłączonej nie pokażę. To jest urok w ETS-a. Ostatnio jechałem też przez taką fajną dolinę i chciałem taką fajną fotę strzelić, ale zapomniałem, że to jest multi i tu się nie da. Aha. Ten gra mnie trochę oszukuje. Fajna miniatureczka będzie z tego. No i super. No to tak, komu się odcinek spodobał, może oczywiście zostawić łapeczkę w górę, bądź jeżeli ci się nie podobał, zostawić łapeczkę w dół, tylko jeżeli zostawisz łapeczkę w dół, napisz, co ci się nie podobało. Jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi materiałami, nie chcę, żeby żaden mój materiał ani Bartasa cię ominął, do obu kanałów będzie tutaj gdzieś przycisk subskrybuj. No i co, ja ci dziękuję bardzo za wystąpienie w dzisiejszym odcinku. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. I mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy kiedyś. No to na pewno. Co? Ja wam, moi widzowie, dziękuję za uwagę. Zapraszam was na moje kolejne produkcje, nie tylko z Eurotracka, nie tylko z Farminga, nie z Farm Experta, nie wiem, co jeszcze nagrywam. No ale co? Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Na razie, cześć, yo. Pozdrowienie dla wszystkich widzów. Również chciałem prosić do subskrybowania kanałów, do dawania komentarzy, oceniania filmu i po prostu w komentarzu napisać swoje przeżycia, tak? Związane z odcinkiem. (Grywa)